Pieter złośliwie mógłby powiedzieć kwiaty we włosach, potargał wiatr, natomiast chcielibyśmy Ciebie, Szymonie, po walce z Zakopem zapytać, jakie były Twoje myśli, kiedy wchodziłeś do klatki? Czy to była myśl, aby urwać po prostu mu głowę i tak naprawdę odpłacić pięknym za nadobne? Nie. Moje myśli jakby były związane z pełną koncentracją, ponieważ wchodziłem do walki, w której byłem zdecydowanym faworytem i przez myśl mi jakby przechodziły rzeczy, co się ze mną stanie, jeżeli tej walki nie wygram. Koncentrowałem się bardzo mocno na zadaniach taktycznych, żeby nie popełnić błędów. A jaka myśl była w Twojej głowie w momencie, kiedy sędzia przerwał walkę? Czy to była wielka ulga, czy bardziej satysfakcja? Nie, w trakcie walki już jakby się też nad tym nie zastanawiałem. Poza tym czułem już wcześniej, że ciosy wchodzą, że już przeciwnik jest naruszony, także spodziewałem się, że zaraz sędzia przerwie. Natomiast jeszcze nie widziałem po tym ostatnim ciosie, że jakby sędzia już biegnie, żeby przerwać, także zaskoczył mnie, kiedy chciałem jeszcze zadać jeden cios, ale to nie była ulga, no jakby to była realizacja zadania po prostu. A czy spodziewałeś się, że Akoprzos tak ochoczo będzie wchodził w wymiany z Tobą? Spodziewałem się, zdecydowanie to był najlepszy plan z jego strony, ponieważ w pierwszych sekundach walki każdy jest świeży, ciosy ważą, bo to są ciężkie ręce. Zresztą zasięg on też ma dobry, wzrost może ma niski, ale ręce na pewno ma z dobrym zasięgiem. I to było, jeśli ja bym był na jego miejscu, pewnie bym tą samą taktykę zastosował. Poczułeś jakiś cios jego? Nie. Czułem, że dostałem 2-3 ciosy, ale one mi przypomniały o tym, żeby lewą rękę wyżej przytrzymać. Natomiast żaden z tych ciosów nie był taki, który by spowodował jakieś wycofanie się czy zastanowienie się nad tym, że go przyjąłem. Dosyć luźno, zawsze na głowę je przyjmuję, one gdzieś tam zjeżdżają po głowie. Mówiłeś przed tą walką, że chyba presja będzie większa niż w innych pojedynkach, bo tej walki nie możesz przegrać i na początku też wspomniałeś, że wychodząc do klatki myślałeś tylko o tym, że przegrać nie możesz. Jest ulga już teraz po walce? Znaczy to nie jest ulga, bo ja po walce z Zakopem nie mam prawa czuć ulgi i zadowolenia. To był po prostu mój obowiązek, który musiałem zrealizować i nie chciałbym się tu w żaden sposób wywyższać ani umniejszać rangi mojego przeciwnika, ale no zdecydowanie był jakby najsłabszym przeciwnikiem z zawodników, z którymi walczyłem w Federacji KSW. I po prostu musiałem wyjść i wykonać i muszę powiedzieć, że to wcale nie jest łatwiejsza walka, czy nie była łatwiejsza walka pod kątem takim mentalnym przygotowania się niż z tymi mocnymi zawodnikami. No, jest to swego rodzaju presja. Przed walką mówiło się bardzo wiele, padło wiele cierpkich słów, natomiast po walce, kiedy emocje już opadają, wygląda to zgoła inaczej. Czy możesz zdradzić, co razem z Akopem powiedzieliście sobie po walce? Znaczy, no, to zapytajcie Akopa, co on tam powiedział, ja natomiast po tym też życzyłem mu wszystkiego dobrego. Natomiast też no myślę, że to jest łatwe do sprawdzenia i wielokrotnie się gdzieś tam w życiu zdarzało, że ludzie, którzy mają jakieś konflikty, jak się pobiją, to potem sobie potrafią pewne rzeczy wyjaśnić i gdzieś tam lepiej potem funkcjonować. Natomiast no, my kolegami nie będziemy, mamy inne zainteresowania i gdzieś tam jakoś nie będziemy jakoś nachalnie się spotykać ani tego typu rzeczy robić. Natomiast nie mam do niego żadnych pretensji. Te kilka zdań, których powiedział za dużo w ciągu ostatnich paru lat, to nie jest powód do tego, żeby żywić jakąś długą nienawiść. 40 ileś sekund. Spodziewałeś się, że tyle może potrwać to starcie? Spodziewałem się każdego możliwego rozstrzygnięcia. Spodziewałem się, że to może być kilka sekund. Spodziewałem się, że to mogą być 3 rundy ze zmiennymi płaszczyznami, ale tak najbardziej prawdopodobna opcja to jednak była dla mnie pierwsza runda, ale jeszcze wychodząc, schodząc po schodach, gdzieś tam pewne rzeczy sobie wizualizowałem i sobie przypominałem i sam sobie wmawiałem, że pełny spokój i koncentracja do końca, nawet gdyby to miały być pełne 3 rundy. Szymonie, jesteś archetypem takiego prawdziwego sportowca z krwi i kości. Patrząc nie tylko na Twoje sukcesy, ale na to, ile lat na to tak naprawdę pracowałeś, to też zapytam, czy nie obawiałeś się przed walką, że to, jak wymieniacie się z Zakopem, w jakikolwiek sposób może wpłynąć na Twój wizerunek jako sportowca? Obawiałem się oczywiście, natomiast ja już ponad 25 lat jestem zawodowym sportowcem i z taką presją mierzyłem się już wielokrotnie. Raz startowałem na Igrzyskach Olimpijskich, do których byłem dużo słabiej przygotowany niż powinienem był. I pamiętam po ważeniu, między ważeniem a startem były 2 godziny i sobie przypomniałem, że zaraz moją transmisję, czy transmisję z mojej kategorii wagowej obejrzy ponad 6 milionów Polaków w Polsce, a ja nie jestem zbytnio dobrze przygotowany, a byłem murowanym faworytem do medalu. I to była naprawdę duża presja i odpowiedzialność. I potrafię takie rzeczy znosić, bo wtedy wystartowałem życiowo. I to nie była pierwsza taka sytuacja, gdzie presja jakaś duża na mnie ciążyła. Natomiast o tyle byłem spokojny, ponieważ wiedziałem, że wielokrotnie w życiu już taką presję sportową dźwigałem i zawsze mi się udawało. Szymon,
jaki teraz plan na kolejną walkę, bo już takie konflikty, typowe konflikty meczu chyba za sobą. Trzeba starać się na jakieś sportowe wyzwanie. To musicie zapytać szefów federacji. To ja generalnie nie lubię konfliktów rozwiązywać bójkami. Wolałbym przedyskutować tematy, które mamy gdzieś tam sporne. Natomiast co do mojej kolejnej walki, nie wiem, nie mam pojęcia. Jakieś plany na odpoczynek teraz, Szymon? Wędkowanie czy coś w tym stylu? Na pewno, no są wakacje, chciałbym trochę z dziećmi, z rodziną spędzić czasu. Gdzieś tam pod koniec sierpnia też mamy zaplanowany jakiś wyjazd. Natomiast lecę za granicę, ale wiem, że tam jest też klub MMA, także tam na pewno na trening przy okazji pójdę w tej miejscowości, w Grecji gdzieś tam. A generalnie no, nie przestaję trenować większą czy mniejszą intensywnością. Zawsze gdzieś tam do dyspozycji w krótkim okresie czasu dla federacji zawsze będę. To ja jeszcze zapytam, mówiłeś o Igrzyskach Olimpijskich. Igrzyska Olimpijskie zaczynają się już za kilka dni. Jak ty do tego podchodzisz, do tego jak to będzie wyglądało, bo wiemy, że dla wielu osób te Igrzyska w Tokio to będzie parodia. Bez kibiców, w jakichś absurdalnych warunkach. Jak ty do tego podchodzisz i co uważasz jako osoba, która te Igrzyska bardzo dobrze zna? Nie wiem, co znaczy w absurdalnych warunkach. Chodzi chyba, że bez tych kibiców po prostu. Bez kibiców. Tak, tak. No ale to tylko bez kibiców. No innych jakby gdzieś tam... Zawodnicy są na stołówkach na przykład oddzieleni od siebie plexiglasem, także więc wygląda to dziwnie. No ale okej, ale tutaj niebieski z czerwonym narożnikiem też są z reguły oddzieleni. Po co mają się przeciwnicy spotykać i różne są rzeczy. Ja powiem z punktu widzenia sportowca. Jeżeli byście powiedzieli, że muszę w piwnicy albo w bunkrze 100 metrów pod ziemią wystartować jutro przed kamerą i to zostanie mi zaliczone do Igrzysk Olimpijskich, albo nie biorę w tym udziału, to oczywiście wystartuję. No po to trenowałem 5 lat, bo tyle minęło od poprzednich Igrzysk. Mówię, gdybym był zawodnikiem szykującym się do Igrzysk, że nic by mnie nie zatrzymało przed startem w Igrzyskach Olimpijskich. I nie miałbym z tym problemu, że jest to bez kibiców. Ja przypomnę, że i tutaj była mała liczba kibiców, ale jak walczyłem w styczniu, to też była gala bez kibiców, była pandemia i wyszedłem, zawalczyłem. No my po to trenujemy i się przygotowujemy, żeby móc zrealizować swoje sportowe marzenia. Najwspanialszym momentem jest, kiedy później wiwatują, oklaskują cię kibice i cieszą się razem z tobą. No ale jeżeli tego ma nie być, a ja mogę wystartować, to mimo wszystko na pewno bym chciał to zrobić. Dziękujemy bardzo, Szymon. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.